Coraz bliżej do wbicia pierwszej łopaty na moście tczewskim, który od lat czeka na remont i wciąż jest zamknięty dla ruchu kołowego. Już w lipcu na konto starostwa ma trafić pierwsza transza środków, które z Krajowej Rezerwy Subwencji Ogólnej można przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne. Na razie rząd znalazł środki na ratowanie zabytkowych przemyseł Carla Lentze z 1857 roku. Ministerstwo Finansów przekazało nam informację o przekazaniu w miesiącu lipcu i sierpniu pełnej kwoty 22 700 000 złotych z przeznaczeniem na przebudowę mostu tczewskiego. W lipcu otrzymamy około 10 000 000 złotych, pozostałą kwotę będziemy na koncie powiatu mieć w miesiącu sierpniu. W sierpniu całość z blisko 23 000 000 złotych będzie już na koncie starostwa. Wtedy będzie można rozpocząć prace, które pozwolą zachować unikatową kratownicę przez inżynierów porównywaną nawet do wieży Eiffla. Praktycznie latem powinniśmy rozstrzygnąć przetarg na wyłonienie wykonawcy, tak ażeby jesienią rozpoczęły się prace na tej dla nas najważniejszej inwestycji powiatowej. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu Tczeskiego w pierwszej fazie tego dużego zadania inwestycyjnego będziemy rozbudowywać część zabytkową mostu, dostosowywać do obecnych wymogów w zakresie ścieżki rowerowej czy chodnika, ale przede wszystkim zabezpieczymy tą najcenniejszą konstrukcję właśnie zabytkową, historyczną, kratę Lentza. Za stan mostu odpowiada powiat, ale także miasto, którego symbolem jest przecież most tczewski, zdecydowało się wesprzeć pracę kwotą 2,5 miliona złotych. Środki zostaną jednak przesunięte na przyszły rok. W związku z tym, iż prace, które rozpoczną się w tym roku, nie będą w tym roku ukończone, rozliczenie zadania nie nastąpi w tym roku, tylko w roku 2015. Dlatego też zaproponowaliśmy przesunięcie wsparcia finansowego miasta Tczewa z tego roku na rok przyszły, tak żeby rzeczywiście po zapłaceniu faktur wykonawcy rozliczyć te środki właśnie w przyszłym roku. Kompleksowy remont zabytkowej części 150-latka łączącego brzegi Wisły ruszy najprawdopodobniej jesienią. Na razie można podglądać ekipy, które pracują nad ratowaniem filara i łącznika neogotyckich wieżyczek. Kiedy Warszawa znajdzie środki na remont całego mostu? Na razie pewne jest to, że nie zabraknie wody w Wiśle, bo co z około 100 milionami złotych, których wciąż potrzeba, na razie nie wiadomo.